Jeden z trzech najpotężniejszych na świecie analitycznych transmisyjnych mikroskopów elektronowych zakupiła Akademia Górniczo-Hutnicza. Titan Qubit G2-6300, bo tak nazywa się cudowne dziecko AGH, jest najnowocześniejszym osiągnięciem myśli technicznej w dziedzinie mikroskopii elektronowej. To ważna informacja dla przedsiębiorców, ponieważ nasi naukowcy przy użyciu Titana mogą robić bardzo szczegółowe ekspertyzy mikro- i nanostruktury materiałów niezbędne przy projektowaniu elementów różnego rodzaju konstrukcji, takich jak samoloty, samochody czy mosty, urządzenia elektroniczne i wiele innych. Titan ma 3,7 metra wysokości, waży 3,5 tony, kosztował 15 milionów złotych. Laboratorium, w którym się znajduje, wygląda jak jedno z wielu, ale to tylko pozory. Titan musi być bowiem chroniony przed światem zewnętrznym, aby żadne czynniki nie zakłócały jego pracy i nie wpływały na wyniki badań. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy mikroskopu, pomieszczenia, w których się znajdujemy, muszą spełnić wysokie wymagania. Zaliczamy do nich stałą temperaturę, odpowiednią wilgotność, izolację od drgań akustycznych i wibracji oraz odpowiednią stabilność zewnętrznego pola magnetycznego. Titan Qubit umożliwia badanie najmniejszych elementów struktury metali, związków chemicznych czy materiałów biologicznych. Pozwala powiększać obraz mikrostruktury próbki 3 miliony razy przy rozdzielczości 70 pikometrów. Oznacza to, że w badanej próbce można zobaczyć pojedyncze kolumny atomów. Powiększenie jest tak wielkie, że przygotowywaną do badania próbkę trzeba wykonywać pod mikroskopem. Nie widać jej bowiem gołym okiem. Najciekawsza w tym mikroskopie jest funkcja mikroanalizy składu chemicznego z rozdzielczością atomową. Dzięki zastosowaniu unikalnego systemu ChemiSTEM, mikroskop AGH jest jednym z trzech na świecie mikroskopów, w którym możemy sporządzić mapy rozkładu pierwiastków chemicznych w skali atomowej metodą energodyspersyjnej spektrometrii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego EDX. Badania, które można wykonać przy użyciu Titana, czyli badania mikrostruktury i składu chemicznego materiału, są niezwykle ważne dla przemysłu. Nasi naukowcy, analizując wyniki badań, mogą nie tylko stwierdzić, czy dany materiał nadaje się do określonego celu pod względem właściwości, ale także czy i w jaki sposób można je poprawić, zmieniając jego budowę na poziomie atomowym. To bardzo ważne narzędzie dla inżynierii materiałowej. Dzięki temu urządzeniu możemy m.in. przewidywać czas eksploatacji danego elementu. Mikroskop Titan znajduje się w laboratorium Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej AGH. Został zakupiony dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem dla badań mikro- i nanostruktury materiałów zrealizowano w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.